Witajcie w Kuchni Lidla. Dzisiaj rządzę ja i truskawki w cieście jogurtowym. Takim cieście, które zawsze się udaje. Zaczynamy pieczenie. Ja was zapraszam zawsze na szybkie przepisy i ten też taki będzie. Poza tym, że jest szybki, to jest też wyjątkowy, taki jak ja, czyli wszystko się zgadza. W tej misie utrę 3 jajka z cukrem. Wszystkie dokładne proporcje znajdziecie w opisie filmu. A w tej misce przesieję 3 szklanki mąki z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli, bo tam, gdzie słodko, musi być też słono. Ja będę ucierać jajka na puszystą, prawie że białą masę, a wy zobaczcie odesłanie do przepisu Pawła na ciasto z truskawkami odwrócone. Ja dodaję około 1,5 szklanki cukru. Możecie dodać mniej, możecie dodać więcej. Dla mnie ta ilość jest idealna. Pamiętajcie, aby wszystkie składniki miały temperaturę pokojową. To jest bardzo ważne w tym przepisie, aby ciasto jogurtowe było puszyste i idealne. Takie jak moje właśnie w tym przepisie. Dwie łyżeczki proszku i wspomniana szczypta soli. Teraz wystarczy to wszystko pięknie przesiać. Mąka przesiana. Teraz zabieram się za przygotowanie truskawek. Wystarczy, że usunę szypułki i pokroję je w ćwiartki. Lubicie kulinarne triki? Lubicie. To teraz przed wami ten z truskawkami w cieście. Aby nie spadły one na dno, wystarczy, że taką łyżką mąki je posypiecie i obtoczycie. Wtedy te truskawki pięknie rozłożą się w cieście, a nie spadną na same dno. Dobra, lecimy dalej. Do naszego ciasta musi trafić jogurt, bo to ciasto jogurtowe, więc szklanka jogurtu o temperaturze pokojowej trafi tutaj z olejem. Równie dobrze sprawdzi się tutaj oliwa. Szklanka jogurtu. Teraz już naprawdę bardzo szybka praca. Wystarczy, że połączę te wszystkie składniki i powstanie coś fantastycznego. Piekarnik nastawcie na temperaturę 180 stopni. Teraz wymieszam te składniki, żeby się połączyły. Właśnie, mówiłam o trikach, a nie odesłałam was do playlisty z trikami. No to teraz jest na to czas. A ja teraz wrzucam mąkę przesianą do mojego ucierającego się ciasta stopniowo w 3 turach. Zobaczcie, takie gęste powinno być to ciasto. I teraz dodaję tutaj truskawki i delikatnie zamieszam je z ciastem i przełożę na przygotowaną foremkę. Uwaga, foremkę wyłożyłam papierem do pieczenia, a boki posmarowałam tłuszczem. I teraz ciasto przekładam do foremki i włożę do piekarnika na ciepłe 40 minut. Najlepiej sprawdzać patyczkiem, czy ciasto jest już upieczone. Wkładając go w środek, musi pozostać suchy. Gwarantuję wam, że to naprawdę idealne ciasto jogurtowe. Jeszcze trochę więcej słodyczy i chrupiącej skórki nada mi cukier trzcinowy. Posypuję nim wierzch ciasta. Ja dzisiaj truskawki włożyłam do ciasta, a jestem ciekawa, jak wy je wykorzystujecie w kuchni. Zostawcie komentarz. Jeszcze kilka świeżych truskawek, żeby moje ciasto wyglądało fantastycznie. I zaraz je przekroję, żebyście zobaczyli, jakie jest w środku. Ale wiecie, jak to jest? Coś za coś. Ja przekroję ciasto, a wy zasubskrybujcie nasz kanał. Umowa stoi? Czekam na wasze subskrypcje. Chrupiąca skórka, jak to słychać? Piękne, puszyste, truskawkowe. No dobra, ja zabieram się za jedzenie. Pamiętajcie, że kuchnia Lidla jest zawsze na czasie. Ale pyszne to ciasto. Wypróbujcie sami w domu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.